Rok 2019 został ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki z okazji 200-lecia urodzin kompozytora. Stanisław Moniuszko to wybitny kompozytor, dyrygent, pedagog i organista. Autor około 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Jego muzyka stawiana jest za wzór muzyki słowiańskiej. Do jego najsłynniejszych dzieł należy Halka i Straszny Dwór. Czy wiecie, że Stanisław Moniuszko został wybitną postacią jeszcze za życia, a to nieczęsto w Polsce się zdarza? Czy wiecie, że wizerunek Stanisława Moniuszki był na banknotach o nominale 100 tysięcy złotych w obiegu w latach 1990-1996? Czy znacie poloneza Stanisława Moniuszki? Może tak, może nie. Jeśli nie, to mamy dla Was znakomitą propozycję. Polonez koncertowy na Wielką Orkiestrę z 1866 roku. Nagranie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Dyrygent znakomity Piotr Sułkowski. A tańczą, i tu mamy dla Was niespodziankę, nie profesjonaliści, tańczą amatorzy. Cudowna i wspaniała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie. Mamy nadzieję, że tym polonezem rozkochamy Was w muzyce Stanisława Moniuszki. Zapraszam z całego serca, kłaniam się nisko, Iwona Pawlowicz.